będziecie mogli sobie zaobserwować, z tego co ja zauważyłem, to po pierwsze, to działa, funkcjonuje, jeżeli chodzi o kwestię sprawności tego całego systemu, no to wiadomo, że musimy sobie... Przysłowiowy śmieć, tak? I zastanawiałem się nad tą masową produkcją tych paneli, gdzieś tam opracowują te technologie związane z tym recyklingiem, tak? I w jaki sposób to przetwarzać, można to i mechanicznie, tam są jak gdyby... Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, dla naszych nowych widzów zajmujemy się propagowaniem off-gridu, życiem poza siecią i wszystkim tym, co wiąże się z całą niezależnością energetyczną i tym, żebyśmy tak trochę mogli dotknąć tematu związanego z życiem po prostu bez rachunku. Słuchajcie, dzisiaj tak przy okazji tego odcinka potestujemy sobie mikrofon z tego względu, że wielokrotnie okazywało się, że z powodu tego całego hałasu, wiatru i tak dalej, to nie wszystko nam działało tak jak powinno. Od jakiegoś czasu mamy, testujemy, no niestety okazuje się, że on nie zawsze działa. Ale słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. W pierwszej kolejności to zrobię Wam przebitki i wrzucę tutaj pomiary tego naszego nowego systemu, który testujemy, grzania ciepłej wody użytkowej i zasilenia tą ciepłą wodą grzejników poprzez bufor, grzałkę, poprzez sterownik, czyli takie można powiedzieć, że darmowe ogrzewanie, z tego względu, że wszystko u nas chodzi w off-gridzie. Będziecie mogli sobie zaobserwować, z tego co ja zauważyłem, to po pierwsze, to działa, funkcjonuje, jeżeli chodzi o kwestię sprawności tego całego systemu, no to wiadomo, że musimy sobie tutaj jeszcze dać chwilę, natomiast tak czy inaczej okazuje się, no, że w jakimś stopniu to spełnia te swoje oczekiwania, znaczy oczekiwania, które stawiamy w stosunku co do tego sprzętu, są spełniane. Biorąc pod uwagę, że w tej chwili, jak jeden z widzów u nas napisał, to mamy trochę za dużą chłodnicę, trochę za mały silnik, z tego względu, że w tej chwili to ciepło jest odbierane przez wystawione grzejniki, które są na zewnątrz. Tych grzejników jest 6, łącznie razem to tam prawie 12 metrów ma w jednym ciągu i odbiera ta temperatura, czyli woda, czynnik wyprowadzany z bufora trafia do przysłowiowej chłodnicy, która ma około 150 litrów pojemności, w związku z tym nie mało, dużo. Kolejna kwestia to wnioski, jakie płyną, to tak, no działa, funkcjonuje, ta woda sobie tam przemieszcza się pomiędzy tymi grzejnikami i cały czas na bieżąco jak gdyby to ciepło z bufora odbiera. Zaobserwowałem w tej chwili maksymalnie, że różnica pomiędzy buforem a tymi grzejnikami, czyli temperaturą mierzoną w buforze, a kwestią związaną z temperaturą na zewnątrz, to zaobserwowałem, że jest to różnica około 6 stopni Celsjusza, czyli można powiedzieć, że gdybym osiągnął tą granicę powiedzmy 10 stopni, to naprawdę byłbym bardzo zadowolony. Moim zdaniem w tej chwili można powiedzieć w taki sposób umiarkowany, że spoko, ok, jest to na pewno dobry kierunek, który obraliśmy. Oczywiście należy to dalej testować, czyli dla tych widzów, którzy być może są po raz pierwszy, to zachęcam do wcześniejszych filmów, tam sobie znajdą odnośnie sterownik, grzanie, ciepłej wody użytkowej, tam w tej całej tematyce odnajdziecie to wszystko. Słuchajcie, ja w tym odcinku chciałbym poruszyć taki temat, który od jakiegoś czasu już chodził mi po głowie i to jest kwestia związana z tym, że przecież panele fotowoltaiczne to jest nic innego jak przysłowiowy śmieć, tak? I zastanawiałem się nad tą masową produkcją tych paneli, a z drugiej strony też wiedziałem, że jest to genialna forma dostarczania nam energii, dzięki temu, że pobieramy ją po prostu ze słońca, przetwarzamy i możemy coś tam dalej z nią zrobić, wykorzystać ją. Natomiast zastanawiałem się, jak będzie wyglądała kwestia związana z recyklingiem tego wszystkiego. I wyobraźcie sobie, że jesteśmy w takim momencie, w którym może się okazać, że panele i wzrost ich cen może być podyktowany kwestią związaną z recyklingiem, ponieważ jeżeli nie spełnią producenci założeń odzysku 65% tego wszystkiego, co wyprodukowali, to w tym momencie będą na nich nałożone kary. I co się dzieje? Nagle okazuje się, że te panele zostały wrzucone do grupy sprzętów AGD, tak? Czyli producent, który wyprodukował te panele,
no musi zebrać odpowiedni procent tej swojej produkcji, żeby wrócił do niego z powrotem. Natomiast w tej chwili nie mamy jeszcze tych przysłowiowych śmieci, czyli tych paneli, które typowo zostały no, zdemontowane i naprawdę nie dostały drugiego życia, no ponieważ jeszcze na chwilę obecną ta technologia jest stosunkowo młoda i zawsze gdzieś tam, powiedzmy, ten klient finalnie nawet na ten produkt używany się znajdzie. Jedynym marginesem tego wszystkiego jest coś, co naprawdę zostało już uszkodzone, tak? Czyli one są po jakimś może gradobiciu, czy może są zbite, tak? Czyli już naprawdę finalnie no, nie idzie jak gdyby ich zdjąć z tego rynku. I co się okazuje? Wyobraźcie sobie, że do 2030 roku szacuje się, że ten procent paneli z odzysku, czyli paneli, które zostaną zdemontowane, a jednocześnie będą one w jakiś sposób taki systematyczny przekazywane firmom, które zajmują się produkcją, to tych paneli będzie zaledwie między 4 a 14%, czyli bardzo mało. W związku z tym już w tej chwili pracują nad tym, co zrobić, żeby zwolnić ich jak gdyby z kwestii związanej z obciążaniem ich karami wynikającymi z tego, że dana poszczególna ilość partia towaru musi zostać później w odpowiednim procencie zebrana z rynku i musi zostać poddana recyklingowi. No i co się okazuje? Idąc o krok dalej, dopiero w kolejnych jak gdyby latach, tak, czyli dopiero po 2030 roku będziemy mogli się spodziewać, że ten procent odzyskiwanych paneli zdejmowanych z instalacji, przekazywanych czy producentom, czy w miejsca, w których będą one dalej mogły zostać poddane recyklingowi, to dopiero możemy się spodziewać za lat, no 20-30, bo przy masowych produkcjach na dzień dzisiejszy i biorąc pod uwagę, że każdy tą sprawność tych paneli pod względem użyteczności, czyli na ile mogą nam służyć, oceniają producenci, tak, i wszyscy gdzieś tam, jak sobie poczytacie, to jest kwestia no pewnie minimum 20 lat, tak 30, tak, aczkolwiek one co roku tracą 1% ze swojej mocy wyjściowej, także one nadal po 20-30 latach będą sprawne i będzie można z nich korzystać, tylko po prostu ich moc spadnie. W związku z tym w pewnie sposób naturalny będzie to po prostu wymieniane. W związku z tym już powoli tworzą się miejsca, które opracowują. Do tej pory zostało opatentowane 178 sposobów na recykling paneli fotowoltaicznych. Wyobraźcie sobie, że Unia Europejska jest jedyną częścią świata, która ma to już sprecyzowane, tak? I my już jak gdyby w tej chwili mamy przepisy, które na tych producentach w jakiś tam sposób jednak wymuszają aktywność z tym związaną. Natomiast jest dużo kontynentów, powiedzmy, no tutaj Ameryka, tak? Czyli nie wiem, Stany Zjednoczone, Australia, Azja, gdzie oni w bardzo dużym stopniu korzystają z tej energii z fotowoltaiki. U nich bardzo aktywnie już to zaczyna działać, ale nie mają to do końca sformalizowane, tak? Czyli tak nie do końca jest to narzucone i to bardziej jest wynikiem tego, że poprzez generowanie dużej ilości tych paneli zdejmowanych, uszkodzonych i tak dalej, no to w sposób naturalny gdzieś tam opracowują te technologie związane z tym recyklingiem, tak? I w jaki sposób to przetwarzać. Można to i mechanicznie, tam są jak gdyby formy przetwarzania tych paneli, to jest kwestia oddzielania tych ramy, tak? Kwestia odzyskiwania poszczególnych materiałów, tam mamy i aluminium, i jest te wszystkie komponenty, które są używane, tak, między innymi, nie wiem, okablowanie, tak? Czyli takie, wiecie, ABC przysłowiowego skupu złomu tam jest, aczkolwiek nie jest to wcale prosta metoda. Jest to dosyć tam jednak pomimo wszystko skomplikowane. To jest zgrzewane, tak? W związku z tym fajnie, że pojawia się już informacja, że gdzieś tam są w Polsce już firmy, które zaczynają się pokłaniać nad tym tematem przy okazji współpracy z dużymi operatorami, którzy zakładają farmy fotowoltaiczne. No ponieważ wiadomo, że to w tych bardzo dużych
przesunięciach towarowych, tak, związanych z tą fotowoltaiką, z panelami, to tam będzie największy jak gdyby kłopot. No i wiadomo, że te więksi gracze na rynku, to oni zawsze będą dbali o to i będą pilnowali, żeby im gdzieś te pieniądze nie uciekały. Ale tak czy inaczej okazało się, że skoro trafiłem już na te informacje, a do tej pory przez cały czas tylko i wyłącznie jak gdyby hipotetycznie zastanawiałem się, no co będzie, przecież to nie jest prosta sprawa wcale, a do tej pory jedynie to było gdzieś tam na tapecie wśród internautów i tak dalej, czyli kwestia związana z tym, że będzie na pewno z tym problem i będzie duża ilość tych paneli, która będzie zdejmowana i będzie coś trzeba z tym zrobić, no to w tej chwili okazuje się, że już gdzieś tam jednak pomimo wszystko jest opracowywana technologia i gdzieś tutaj u nas na terenie naszego kraju, gdzieś tam już powoli zaczynają przedsiębiorcy, ci duzi gracze jak gdyby zastanawiać się nad tym, jak to wszystko ogarnąć. Słuchajcie, z mojej strony to by było tyle. Bardzo mi miło i bardzo fajnie, że ze mną jesteście. Jeśli to, co robimy, Wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I co? I w takim razie widzimy się na kolejnych odsłonach. Trzymajcie się. Do miłego. Cześć.